Witam miłośników przyrody i górskich wędrówek w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Na obszarze naszego parku utworzono wiele różnych form ochrony przyrody. Mamy tutaj rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i oczywiście pomniki przyrody. I dziś chciałbym zaprezentować jeden z piękniejszych pomników przyrody na obszarze parku, który chciałem pokazać już dawno temu, ale dopiero dziś nadarzyła się ku temu sposobność. W związku z tym z wielką przyjemnością wdrapię się tu na to strome zbocze, aby pokazać, jak wspaniałe formy, jak wspaniałe kształty potrafi tworzyć przyroda. Znajdujemy się dziś w rejonie Doliny Białej Wisełki. Doliny bardzo znanej, ponieważ ta część Beskidu Śląskiego, zbocza Baraniej Góry oraz tutejsze doliny niosą wody największej polskiej rzeki Wisły. I właśnie tutaj, nad Doliną Białej Wisełki, na bardzo stromym zboczu, znajduje się ten piękny pomnik przyrody Skały Grzybowe. Pomnik przyrody, który został utworzony już w 1953 roku. I dziś sobie go dokładnie obejrzymy. Obejrzymy, jak wygląda właśnie tego typu forma skałkowa, czyli grzyb skalny. I oto mamy ten piękny, fantazyjny wygląd skałki. I tu pojawia się pytanie, co spowodowało, że ona wygląda tak, a nie inaczej. Otóż tutaj jest kilka czynników, które wpływają na ten wygląd skalnych grzybów. Są to warunki zewnętrzne oraz sama skała. Jeżeli sobie podejdziemy bliżej, to lepiej to będzie widać, ponieważ taka skała zbudowana jest z warstw skalnych o różnej odporności. Ta górna część i w tym przypadku również dolna stworzona jest z warstw, które są bardziej wytrzymałe na czynniki zewnętrzne. Ona się po prostu rzadziej kruszy, mniej się kruszy, jest bardziej wytrzymała. Natomiast ta niższa część, ona też zresztą wizualnie troszkę inaczej wygląda, to są warstwy, które są bardziej podatne na procesy erozyjne. W związku z tym przez te wszystkie tysiące lat te procesy oddziaływując na skałę powodują, iż te bardziej podatne szybciej się niszczą, szybciej kruszeją, szybciej się rozpadają i w związku z tym te twardsze są na górze, miększe są tutaj, one ulegają szybszemu rozpadowi, no i przez to robią się coraz bardziej szczupłe, można powiedzieć. I w związku z tym taka właśnie forma się tutaj wykształciła, która przypomina grzyba. Mamy kapelusz, czyli te twardsze części całości. Mamy nóżkę, bardziej miękkie. No tu w tym przypadku jeszcze ta spodnia część również jest ze skał, z warstw skalnych bardziej twardych, więc ona ulega nieco wolniej tym procesom wszystkim erozyjnym. A więc mamy te procesy erozyjne, które wpływają na kształt tej skałki. Tymi procesami erozyjnymi są wietrzenie fizyczne i chemiczne. W przypadku wietrzenia fizycznego to przede wszystkim chodzi tutaj o temperaturę, o zmiany temperatury, bo przecież te temperatury niskie i wysokie powodują rozprężenia się skał, w związku z tym one pękają. Oczywiście jest to proces bardzo powolny, dla nas tak na codziennie widoczny. Rozprężenia wszelkiego rodzaju i kruszenie się tych skał.
To oczywiście również wilgotność, która też wpływa tutaj na rozpad tych skał, no bo przecież woda przy niskich temperaturach potrafi się rozprężać, zamieniając się oczywiście w lód, więc też powoduje rozsadzanie się fragmencików skały. I te właśnie wszystkie procesy powodują, iż ta skała się kruszy i kruszy i trwa to przez bardzo, bardzo długi okres, po kawałeczku. Ale zawsze wokół takich skałek można też zobaczyć wiele leżących w dnie fragmentów bloków czy mniejszych okruchów skalnych. To są właśnie te, które poodpadały z tego typu formy skałkowej. A potem następstwem jakby, czy ciągiem dalszym wietrzenia fizycznego jest wietrzenie chemiczne, gdzie tutaj z kolei ta naruszona skała, ona ulega dodatkowo rozpuszczaniu i wypłukiwaniu przez wodę i różne związki. W związku z tym całość cały czas pracuje, cały czas trwa i modeluje tą skałkę do takiego, jak dziś wyglądu widzimy. Natomiast to nie jest forma już zastana i ostateczna. Ona, ta skałka, czy jak wiele innych, wyglądała kiedyś inaczej i za jakiś czas, za setki, tysiące lat, ona znów będzie wyglądała inaczej. Ta nóżka, ta cieńsza, ta bardziej podatna na preparowanie, będzie się coraz bardziej kurczyła, kurczyła, zmniejszała, aż w końcu ta górna część kapelusz pod ciężarem, on też będzie troszkę mniejszy, bo też przez te wszystkie lata, przez ten okres się zmniejszy, ale będzie cięższy. Po prostu odpadnie, zawali się to wszystko, ale jest to daleka przyszłość. Na chwilę obecną możemy zobaczyć skałkę w takiej formie, jak ona wygląda teraz. Jako jeden drobny wycinek z długiego czasu jej formowania się. Od samego początku, aż do jej całkowitego zaniku, który kiedyś też z pewnością nastąpi. I właśnie będąc przy takich obiektach, możemy spokojnie popatrzeć, jak wyglądają wszystkie te procesy tworzące tego typu formy skałkowe, jak zbudowana geologicznie jest tutaj ta część terenu. Możemy to wszystko prześledzić i w związku z tym właśnie takie obiekty obejmuje się ochroną jako pomniki przyrody, ze względów naukowych i dydaktycznych, ponieważ mają one bardzo wysokie funkcje dydaktyczne, edukacyjne. No i oczywiście ten pomnik przyrody jest również bardzo ładny, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, krajobrazowe, ponieważ jego forma jest atrakcyjna i również z tego powodu jest objęty ochroną jako pomnik przyrody. Miejsce bardzo ciekawe, także tego typu obiekty warto zobaczyć, nawet jeżeli nie znamy się dokładnie na geologii, to w wielu miejscach możemy zobaczyć, jak właśnie takie miejsca, takie skałki są zbudowane, szczególnie gdy są one różnorodne. Wtedy widać, że te grubsze warstwy troszkę inaczej wyglądają niż te warstwy cieńsze albo na odwrót, warstwy bardziej wytrzymałe od warstw bardziej podatnych na niszczenie, na erozję. Warto takie miejsca odwiedzać, obserwować je, bo są one bardzo ciekawe. A gdzie znajdują się skały grzybowe? Pomnik przyrody nieożywionej. Otóż wędrując z Wisły, Doliną Białej Wisełki w stronę Baraniej Góry, szlakiem turystycznym, w pewnym momencie po lewej stronie zobaczymy tablicę ścieżki dydaktycznej, jaką wyznakowało Nadleśnictwo Wisła. Na tej tablicy jest napisanych kilka słów na temat również tej formy skałkowej. Pisze też, aby w tym miejscu obrócić się w prawo za siebie i spojrzeć wysoko w górę. Wtedy możemy dostrzec z dołu, bardzo wysoko nad sobą, właśnie te skalne grzyby. One są już teraz coraz bardziej słabo widoczne, ponieważ ten widok zasłania nam już las, który coraz bardziej wzrasta, ale są jeszcze z dołu widoczne. Można się też tutaj spiąć od drugiej strony, spróbować jakoś przez las, jest stromo, ale oczywiście trzeba tutaj bardzo uważać, bo teren jest tutaj no dość urwisty, szczególnie przy tych skalnych grzybach, więc wchodząc tutaj no trzeba bardzo zwracać uwagę na to, gdzie się chodzi, gdzie się staje, żeby się po prostu nie stoczyć. Skały grzybowe są zaznaczone na mapach turystycznych, są opisywane w przewodnikach turystycznych dotyczących tras turystycznych,
przyrodniczych, jak i ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Tak więc jest to obiekt znany i nawet dość popularny. Jest on fascynujący, piękny i nie bez powodu objęty ochroną pomnikową. Cóż, zapraszam więc do Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, a także na nasze kolejne spotkania z beskidzkimi parkami krajobrazowymi.